Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na unboxing. Właściwie paczuszka już otwarta. Jest to zamówienie z katalogu drugiego Avon. I to zamówienie jest prawdopodobnie jednym z największych zamówień. I może przejdziemy najpierw do zamówienia dla klientki. Klientka zażyczyła sobie wodę toaletową Wild Country. Jak również zażyczyła sobie grawer. I tak się prezentuje. Jeżeli ktoś byłby chętny na usługi grawerowania, to kosztuje ona 10 zł w Avonie. Kolejną rzeczą, jaką klientka zamówiła, jest woda perfumowana i to jest woda Bosch. Czy ja to wyciągnę? Tomorrow 50 ml. Ja zamówiłam sobie, ta reszta rzeczy jest dla mnie, zamówiłam sobie z Focusa w przedsprzedaży taki balsam do ciała o zapachu wody różanej i masła shi. Ja już miałam kiedyś krem z tej serii i po prostu wpadał raz do katalogu i zaraz był wycofywany i no nie ukrywam, że mi to przeszkadzało, bo lubiłam bardzo ten krem, dlatego też zamówiłam, bo jest właśnie w nowej szacie graficznej. On jest w edycji limitowanej. Ten krem już został wycofany, pojawia się co roku. Tak mniej więcej na wiosnę, właśnie będzie w katalogu trzecim. I również zamówiłam sobie ten krem, to ma pojemność 75 ml. Staram się ukryć moje straszne pazurki. Piękny zapach. Taki właśnie delikatny różany. I też właśnie czuję, że ma takie olejki w sobie, że jak smaruję ręce, to po prostu czuję, że moja skóra jest otulona. Zamówiłam również dwa tusze. Takie same z edycji limitowanej, poprzedni, ten sam, tylko w wersji fioletowej. Mój ulubieniec został już wyprzedany, nie ma go już w magazynie, dlatego zaopatrzyłam się w 2T, ponieważ nie mam pewności, kiedy będą znów dostępne. Ups. Wybrałam sobie także dwa kremy, jeden z awokado, a drugi z orzeszkami makadamia i ja sobie je wybrałam z tego względu, że ten z awokado już miałam i on mi się sprawił średnio, bo bardzo szybko się zużył i wtedy nie spełnił mojego oczekiwania co do poziomu nawilżenia, a ten z makadamia sprawdził mi się bardzo dobrze, bardzo go lubię i po prostu chciałam dobić do jakiejś sumy i stwierdziłam, że zamówię. Zamówiłam również pomadkę w odcieniu Nude Suede. Nie będę jej otwierać, bo mam dużo, co za chwilę zobaczycie. Choćby w tym zamówieniu mam dużo szminek i po prostu nie chcę, żeby się marnowała, bo nie zużyję wszystkich naraz i tak. A używam rzadko pomadek ostatnio. Również do pielęgnacji wzięłam sobie dwa balsamy do ust, to jest z olejkiem kokosowym. Bardzo lubię, bardzo dobrze nawilżają moje usta i też uwielbiam zapach kokosa w kosmetykach. To jest seria Avon Trend. Również z tej serii Avon Color Trend, przepraszam. Wybrałam sobie dwie pomadki.
Jedna to jest frozen jogurt i to jest taki śliczny odcień takiego ciemniejszego różu. Coś jak taki jogurt, nie wiem, truskawka, owoce leśne? Coś w tym stylu. A druga to jest, zaraz otworzę, caramel popsicle. I on się prezentuje, otwórz się. Ona się prezentuje tak. Te pomadki są chłodzące. To jest taki brąz, ale z nutą czerwieni. Jeżeli ktoś się zajmuje malarstwem, to trochę mi przypomina umbrę. Czerwoną, red amber. Czy jakkolwiek to się wymawia. Zamówiłam również maseczkę, którą jeszcze mam, ale uważam, że jest świetna. Na lato idealna, bardzo chłodząca, z moringą. To jest maseczka zmywalna, nie jest ona peel off. Ładnie pachnie, na długo wystarcza przynajmniej mnie i też jest bardzo chłodząca, to, co doceniam głównie w lato. Również z nowości zamówiłam sobie próbkę balsamu Encanto Georges. I on będzie nowością podobnie jak ta seria z wodą różaną i masłem shi. Tak samo w nowej szacie graficznej. Mamy tutaj kwiat lawendy, mgiełkę. Ja uwielbiam zapach lawendy, aczkolwiek te mgiełki bardziej mi się przydają do odstraszania komarów. Psiknęłam troszeczkę i zaraz będziemy... Bardzo przyjemna. Nie mam pojęcia, co to jest. Musk scent? Ale jest zapach śliczny i pomimo alkoholu denaturatu, który jest na pierwszym miejscu w składzie, że tak powiem brzydko, nie wali mnie po nosie. Zamówiłam również z wyprzedaży z Focusa eyeliner czarny. To jest eyeliner w pisaku. I to jest coś takiego. Mamy pisaczek. I robimy nim kreseczki. No, ładny. Podoba mi się na pewno, że jest w pisaku, więc nie będę musiała się biedzić z pędzelkiem i po prostu martwieniem się, czy nie jest za dużo tego płynu czarnego. Także super. Zobaczymy, jak szybko wyschnie. Jeszcze, jak widzicie, nie wyschło, ale już prawie. Kolejną rzeczą również z wyprzedaży jest pomadka. To jest ta pomadka w... takim odcieniu satynowo-matowym. Ja ją rozpieczętuję, żeby pokazać opakowanie. Ach, i dzisiaj z moimi kochanymi paznokciami po prostu nic mi nie idzie. Także chwilkę mi to zajmie. Pomadka prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj, jak widzicie, piękny kolor. Jeżeli chcielibyście test tych pomadek, to Marcia nagrała o wszystkich tych pomadkach. I bodajże o tych z tej serii chłodzącej też, więc podlinkuję Wam w opisie, jeżeli ktoś z Was nie kojarzy, nie ogląda. Również zamówiłam próbkę Faraway Aurora, aczkolwiek czy ja ją chcę teraz testować?
Może przetestuję ją innym razem i po prostu dam wam znać, jak pachnie. Oswoję się trochę, pochodzę z tym zapachem. I tak samo zamówiłam pięciopak próbek Artistic Wisteria Sublime. One są... Sublime? Sublime? One są w Focusie czasem dostępne, czasem nie. Więc teraz akurat były dostępne, więc wzięłam, bo chciałam katalog wcześniej, ale akurat nie było. Wzięłam również próbkę kremu na noc z adaptogenem. Czyli mamy unikać okolic powiek i używać kremów z filtrem. Czyli prawdopodobnie ja teraz się nie wpatrzę w skład, ale pewnie ma jakieś kwasy w składzie. Zamówiłam również kilka próbek. Tutaj mam ultrakremową szminkę w odcieniu Sparkling Nude. Już miałam, bardzo, bardzo lubię ten odcień, bardzo mi się podoba. Następna jest ultramatowa i jest to odcień Peach Flutters, taki śliczny, taki właśnie lekki brzoskwiniowy róż, taki przygaszony, coś takiego. W sumie tu jest więcej różu niż brzoskwini. I tutaj jest jeszcze próbka ultramatowa Red Supreme. Czyli taka wiśniowa czerwień, którą ja już mam próbkę, bo dostałam w jednym zamówieniu w gratisie. Natomiast ja uwielbiam właśnie ten odcień. I jak zużyję już troszkę zapasów swoich szminek, co pewnie jeszcze długo potrwa, to zakupię sobie tą szminkę i prawdopodobnie jeszcze przynajmniej z dwie z tych, które mam próbek, bo próbki mam, bo bardzo mi się podobał ten odcień Sparkling Nude, co tam jeszcze było, Bronze Treasure. Miałam dzisiaj właśnie na ustach, uwielbiam. To jest pomadka Awakening Rose i to jest pomadka... To chyba nie jest pomadka z serii. Ach, mój błąd. Wyrzuciłam już opakowanie. Awakening Rose? Nie, to jest z tej serii Ultramat. I spełniłam warunek, żeby zamówić produkty za 150 zł. W tym jeden bestseller, czyli właśnie tą szminkę Nude Suede. I dostałam, mogłam sobie wziąć za 4,99 taki zestaw. Tutaj jest maska w żelu, tutaj macie skład, jakby kogoś interesowało. Taki żel do pielęgnacji twarzy z ekstraktem z czarnego kawioru. Tutaj mamy peel off, maseczka. I jest gdzieś po polsku? Jest. I jeszcze tutaj jest krem z ekstraktem z kawioru. I on ma wysoko w składzie glicerynę, czyli rewitalizujący krem do twarzy na noc. Aha, czyli wieczorem nałożyć niewielką ilość. Okej, to sobie otworzę, zobaczę. Tak się prezentuje. Nie otwieram na razie, bo mam dużo kremów. Także jak coś z tych rzeczy potestuję, po prostu nagram filmik, gdzie... robię recenzję tych produktów i wtedy pokażę wam swoich ulubieńców, co polecam, czego nie polecam.
i po prostu opiszę działanie i tak dalej. Tutaj mamy mini katalog prezentowy Avon. Do 8 marca obowiązuje od 15 lutego. Akurat będzie po moich urodzinach, a ja będę składała zamówienie. Także super. Tutaj mamy następny mini katalog. Super. Mamy, tak się prezentuje tutaj katalog Avon na marzec. Będzie też wchodził nowy tusz do rzęs i oczywiście jest fokus. Jeszcze mini katalog. Nie wiem po co tyle, ale okej. I tutaj wiosenne super okazje. I przyznam, że bardzo mi się podoba ten zapach. To jest Summer White Sunset. Kochani, w tym filmiku to wszystko. Jeśli Wam się podobało, oczywiście zostawiacie łapkę w górę i komentarz, żeby nie pominąć innych moich filmików. Z Avonu lub nie z Avonu, jeśli lubicie tematyki kosmetyków, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Oczywiście napiszcie mi w komentarzach, które produkty Wam się sprawdzały, które lubicie. I też napiszcie mi proszę, czy chcielibyście przeglądy katalogów, czy wolicie na przykład po prostu recenzję produktów, co mi się z tego sprawdziło, co nie, jakie produkty inne polecam, może nie tylko Avonowe, może jest coś, co Was jeszcze interesuje z kosmetyków. I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!